Jesteśmy po meczu Wodociągi Miasta Krakowa Nembut, jest ze mną kapitan Wodociągu Grzegorz Rzesiak. Cześć Rzesiu. Cześć, witam. Dzisiaj nie mogłeś grać, pauzujesz na żółte kartki. Przegraliście mecz, co powiesz? Powiem, że chłopaki świetnie się zaprezentowali, moim zdaniem. Mieliśmy troszkę okrojony skład, co zresztą było widać i ilościowo, i też paru ważnych ogniw nam dzisiaj zabrakło. Natomiast w tej sytuacji dali z siebie maksa i myślę, że taki w miarę wyrównany, może to duże słowo, bo Nembut tutaj super drużyna, fajnie grali piłką i gdzieś tam nas spychali do defensywy, natomiast jak ktoś prześledzi wynik po kolei, to widać, bo prowadziliśmy, byliśmy na remisie, byliśmy na styku. Wydaje mi się, że właśnie zabrakło nam głównie sił i rezerwowych, może w ten sposób. Natomiast zasłużone zwycięstwo Nembutu oczywiście. No właśnie, bo początek świetny, w pierwszej akcji strzelecie bramkę, potem wydaje się, że co prawda Nembut ma przewagę, ale jednak dobrze gracie w defensywie i wygląda to z waszej perspektywy całkiem nieźle. Potem strzelacie drugą bramkę, oni natychmiast optują, ale do przerwy jest okej. Natomiast po przerwie chyba to właśnie to, o czym mówiłeś, że brakło sił po prostu. No tak, zdecydowanie tak. No brakło sił, też... że tak powiem, duża część naszej drużyny to już troszkę wiekowo starsze chłopaki niż koledzy z Nembutu, którzy kondycyjnie i siłowo dużo lepiej są przygotowani od nas i to wyszło. No zresztą też jak broniliśmy się większość spotkania, to też kosztuje dodatkowo dużo sił i myślę, że tej pary nam zabrakło. No, gdyby parę minut może krócej trwał mecz, albo mielibyśmy tego jednego człowieka jeszcze do rotacji, do powalczenia byłoby coś może więcej. Grzesiek, zmieniając temat, jesteś legendą futbolowej Ligi Szóstek, grasz w niej od pierwszego sezonu. Chciałem się ciebie zapytać taką sprawę. Powiedz mi, jak z twojej perspektywy Liga zmieniała się na przestrzeni tych lat? Czy może jakieś spostrzeżenia, czy dawniej się strzelało łatwiej, teraz się strzela trudniej? Bo czy jaki jest sezon, tak ty strzelasz dużo goli, jesteś cały czas po prostu w formie. Trudno to utrzymać, taką dyspozycję, jak ty masz strzelecką? Powiem tak, może troszkę z innej strony. To nigdy nie jest tak, że jest łatwiej czy trudniej, bo czy to jest Liga D, czy to jest Liga A, wiadomo, że ten poziom czysto piłkarski na pewno w wyższej lidze jest wyższy. Natomiast w niższych ligach też przychodzą chłopaki, którzy chcą wygrać mecz, tak? Którzy chcą dać siebie wszystko, pokazać, co potrafią, i nikt tych bramek nie daje za darmo. Tak? To jest wypracowane przez całą drużynę. Ja akurat jestem tym gościem, który gdzieś tam stara się to kończyć i w miarę to wychodzi. Natomiast nie uważam, żeby to było tak, że to jest łatwe i że poziom ligi gdzieś tam się inaczej. Żeby to, czy strzela się dużo bramek, do końca zależało od poziomu ligi, bo liga jest mocna, a oczywiście, natomiast widzimy po tych niższych ligach, że w każdej lidze trafiają się mocne drużyny, nowe drużyny, pojawiają się jakieś takie perełki, która nagle od Ligi D wchodzi do Ligi A i powiedzmy jest tam, nie wiem, w górnej połówce tabeli, nie mówię, że walczą o najwyższe cele, bo jednak te ekipy tam w Lidze A to są naprawdę mocne, a jeżeli pytasz o to, jak się zmieniała liga przez te lata, to na pewno zmieniło się to, że na początku, przez te pierwsze powiedzmy dwa, cztery sezony, my się tam praktycznie wszyscy znaliśmy, tak? My się mijaliśmy między meczami i w każdej drużynie już miało się tych znajomych, tak? Z każdym szło się pogadać. No teraz wiadomo, rozrosło się tak, że ciężko by było wszystkich kojarzyć i to też jest dobre, bo to świadczy o tym, że to jest fajny produkt, tak? Liga Szóstek. Jest zainteresowanie, ludzie chcą tutaj grać, chcą przychodzić, więc należy się tylko cieszyć. No. Jedyny minus taki dla mnie, który gdzieś tam w perspektywie czasu się pojawił, to już słynne w Lidze A profesjonalne drużyny, powiedzmy, czy półprofesjonalne. Nie do końca to popieram. Oczywiście zawodnicy z przeszłością w Ekstraklasie czy w jakichś tam wyższych ligach mile widziani, natomiast jeżeli bawimy się amatorsko, to bawmy się amatorsko. Nie wyciągajmy, że tak powiem, portfela na stół. I Grzesiek, jeszcze tak na koniec chciałem się zapytać, jakim kapitanem jesteś? Czy jesteś takim kapitanem, dobrym kolegą i starasz się po prostu dotrzeć właśnie przez tak subtelnie do kolegów z drużyny, czy jednak czasami pięć ląduje na stole, po prostu musisz krzyknąć, żeby po prostu zaczęli spełniać twoje wymagania i zalecenia? To już trzeba by pewnie było zapytać chłopaków z drużyny, natomiast nasza drużyna jest tak zbudowana, że my się wszyscy znamy, tak, z różnych tam
miejsc, sytuacji boiskowych czy pozaboiskowych, więc my doskonale się znamy i potrafimy ze sobą rozmawiać o wszystkim i też znamy swoje mocne i słabe strony. Dlatego ja staram się oczywiście chłopaków zmobilizować, wykrzesać z nich to, co mają najlepsze, to, co potrafią, bo wiem, że mają wysoką jakość. Natomiast no, jak trzeba, no, to krzyknę. Ja też wiem, że popełniam błędy, wszyscy wiemy, my sobie zwracamy uwagę. Ja jestem od tego, żeby to troszkę zorganizować, natomiast raczej demokracja panuje. Rozumiem. Bardzo dziękuję za rozmowę i powodzenia.